Kolejne miejsca dla ukraińskich rodzin w Katowicach. Tym razem pomoc finansowa popłynęła z Dalekiego Wschodu. Dzięki Tajwanowi Katowice mogły przygotować miejsca noclegowe dla osób uciekających przed wojną. Wiele z nich myśli o powrocie, ale na razie nie są w stanie go zaplanować. Ja bym chciała, żeby my pojechali na Ukrainę, bo tam nasze miasto, Odessa, tam że morze, tam piękne i tam nasz dym, rodzina, matko, tata, бабуся, всі, то очевидно, що так. Але зараз на Україні ми не можемо поїхати, бо і війна, і зараз там зимно дуже, там немає опалення, там немає світла. Разом з трійком своїх дітей пані Дар'я є одним з перших локаторок інтернату, який місто виремонтувало при підтримці Тайвану. Wybraliśmy 6 miast, które przyjmowały najwięcej uchodźców z Ukrainy, w tym Katowice. W marcu odbyła się bardzo udana zbiórka, dzięki czemu zgromadziliśmy około 33 milionów dolarów. Katowice otrzymało od Tajwanu 800 tysięcy złotych. Część tych pieniędzy wykorzystano przy przebudowie i modernizacji parteru internatu Katowickiego Centrum Edukacji Zawodowej. Mają tu zamieszkać łącznie 53 osoby z Ukrainy. Do naszych szkół prawie 2,5 tysiąca osób chodzi, częstsza, czyli osób z Ukrainy, dzieci i młodzieży. A więc to pokazuje, że jak są dzieci, to znaczy są również ich rodzice albo przynajmniej mama, więc to już trzeba mnożyć razy dwa przynajmniej. Natomiast z takich naszych szacunkowych danych wychodzi, że około 30 tysięcy Ukraińców jest w mieście Katowice i ta ilość się nie zmienia. Większość liczy na to, że takie miejsca, choć wygodne i bezpieczne, są tylko tymczasowe i prędzej czy później będą mogli wrócić do swojej ojczyzny.